chyba zobaczyć, co tam na Tinderku. No. Pan Stanisław napisał, jesteś boska. No. Ej, ty, Paniusiu, weź na mnie przynieś jakieś kawki. Ale przecież... Jakie przecież? Jak ja ci zaraz taki przecież przez łeb dam, to zobaczysz. Zaraz przyniosę. Proszę, kawka dla pani. Smacznej kawusi. No i dziękuję. A teraz babka jeszcze doda sobie troszeczkę soczku. Tak dla lepszego smaku. Jeszcze troszeczkę. Ach. No i gitarka. Dzień dobry. Czego tu? No ja umówiłem się z panią przez telefon. Babka, nie jest na telefon! Wynoś się stąd, spoczeńcu! Znaczy nie! Ja się umówiłem z panią na diagnozę. No to proszę, diagnoza specjalisty. Uważam, żeś pan jest pie... Co? Gówno. Jak pan za 30 sekund stąd nie wyjdzie, to pimpek pana dojedzie. Pimpek? Ale ja mam sprawy do pani. Doigrałeś się. Pimpek, bierz go. No pimpek, dobra robota. Tam później w domu dostaniesz nagrodę. A ty dalej tu jesteś? Ale pani mnie nie zrozumiała. Ja tutaj do pani przyszedłem z laptopem na diagnozę. No dzwoniłem do pani przed chwilą. A, no to było mówić jaśniej, a nie jakimiś szyframi. No dawaj. Proszę. Co tutaj? No to tak, już wiem. Laptop nie działa. No ale przecież ja wiem, że nie działa. No tak, ale teraz masz opinię specjalisty. Proszę 100 zł. Co? Za co niby? Za udzielenie opinii na temat tego rupiecia. Dawaj 100 i wypadź stąd. No i tak się właśnie robi hajs na frajerach. Człowiek na służbie, to trzeba coś chlapnąć. No nie dadzą człowiekowi się nawet napić w spokoju. Już wydzwaniają. No. Czego? Halo, proszę szybko przyjechać, mój mąż umiera. I bardzo dobrze, jednego debila mniej będzie. Słucham? Znaczy ten... No co tam się dzieje? No mój mąż jest w ciężkim stanie, on umiera. No to pani w czym problem? No to powiedz mu, żeby nie umierał. Proszę pani, ale to tak nie działa. Działa, działa, to jest bardzo skuteczny sposób. Ja też mojemu pluszakowi powiedziałam, żeby nie umierał i nie umarł. No ale to pluszak, a to jest mój mąż, no człowiek prawdziwy. Ej, paniusiu, ty też sobie za dużo nie pozwalaj. Mąż się trafił jak z koziej dupy trąbka. Jak masz problem, to dawaj na solówkę. To przyjedzie pani czy nie? Ale to masz gdzieś tam garaże? Jakie garaże? No proszę pani, mój mąż umiera! Dobrze, nie sraj w gacie, zaraz przyjadę, tylko skoczę po rower ojca Mateusza i będę. Jak rowerem? A to nie karetką? No a jak będzie trzeba zabrać męża do szpitala? To wsiądzie na bagażnik, no ewentualnie jak lepszy zawodnik, to na ramę. Aha, no dobrze, nieważne. A zanim pani przyjedzie, to ja mam coś tutaj zrobić? Tak, proszę o przygotowanie bimberku. I to mu pani poda? Nie no, bimberek to sobie podam, a jemu to nie wiem, może w pysk strzelę i się obudzi. A no właśnie, no to może ja niepotrzebnie mam przyjeżdżać, może on śpi. Pani tam weźmie kapcie, go pierdyknie przez łeb. Hej. O Jezu, obudził się, nie wiem jak pani dziękować, naprawdę jest pani wyjątkowym ratownikiem. No dziękuję, ale no też taka moja praca, by pomagać innym. A ten bimberek to proszę wysłać na mój adres. No, za pracę się należy. Dobrze, wyślę nawet 2 butelki, no. Dziękuję bardzo, do widzenia. Do widzenia. No. I tak to można pracować. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam bardzo serdecznie w moim salonie HWDP. Cóż panią tu sprowadza do mnie, bo ja tutaj zajmuję się pieskami, jestem psim fryzjerem. Au! No to właśnie, bo ja akurat przyszłam z puszkiem. No i? No sama pani widzi, że przydałoby mu się troszeczkę podciąć sierść. No dobra, coś tam się zrobi. A puszek gryzie? Nie, no gdzie tam, no puszek jest bardzo grzecznym pieskiem. No to chodź tutaj, puszek, no. Złapał mnie za rękę, kundel pieprzony. Nie no, bardzo ma pani sympatycznego pieska. No, to tak, taki trening. No. W takim razie zajmiemy się tobą odpowiednio. Pół godziny później. Te, paniusiu, zapraszam po odbiór pchlarza. Znaczy tego, pieska. No to gdzie mój puszek? Gdzie mój puszek? Przedstawiam pani puszka. Proszę. Ale co to jest? Pies. No tak, ale o co chodzi z tymi włosami? No co, no to teraz na takie włosy to już się, no ja chciałam dobrze, żeby pies wyglądał modnie. No ale jak on wygląda? A to już nie mój problem. Jak się własny pies właścicielce nie podoba, to i moja fryzura tu nic nie uratuje. Dobrze, trzeba elegancko już sobie tutaj jakoś urlop zaplanować, bo babka już całe 2 dni jest w pracy, także należy się. Może tutaj już resztę grudnia, no i styczeń w domu. Pani Heniu, tutaj w środku są pieniądze. Proszę je przeliczyć, albo z niej włożyć do sejfu. No dobrze, dobrze, dawaj mi to. Cyk, 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 cyk. 5000. No dobrze, policzone już, super. No cóż, nie powiedział do którego sejfu. A babka sejf ma tutaj. No i super, będzie na kompot. Dobra, planujemy dalej. Dzień dobry. Dla kogo dobry to dobry? Czego? No ja chciałem pożyczkę. No widać, bo wyglądasz pan jak żul. Słucham? Nie mów słucham, bo ci gazem pieprzowym w oczy nadmucham. A pani to się dobrze czuje? Ja? Znakomicie. A ty? No mnie to trochę głowa boli. Jak pusta, to boli. Czy możemy się zająć moją pożyczką? A po co ci ona? No, na to i na tamto. Tak samo mówię, gdy chcę pożyczyć na kompot procentowy. Aha, to fajnie. A czymżeś pan tu przyjechał? Pieszo przyszedłem. Czyli nawet na autobus cię nie stać? O nie, nie, nie. Ja po prostu dbam o kondycję. O kondycję to Black zadba. Ale to sposób wersów. Ja Blacka piję na co dzień, więc bardzo ucieszyłam się z tej współpracy. Zadba o naszą kondycję. Ja mam nieco inny. Po jednym? Ale to pani pije w pracy? Chłopcze, na trzeźwo to ja bym nie dała rady pracować z takimi debilami.